Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Ucieknij przed Watahą, Wilczku. Jakiś czas nie było tej serii na kanale, ale powiem wam szczerze, że strasznie zęskniłam się z naszą Ivy Bailey oraz jej kochanym synkiem Tylerem. Tak, jesteśmy tutaj. Tyler niedawno całkiem dorósł, ale zakochani, zbieram pieniążki. Tyler oczywiście musi swoje umiejętności poogarniać, także ma co robić chłopak, natomiast mamusia, no cóż, zajmiemy się oczywiście tutaj naszym rzeźbieniem, żeby tutaj pieniążki zarabiać. Mamy wiosnę, także wiecie, przynajmniej będzie w miarę cieplutko tutaj, no bo nie oszukujmy się, było dość zimno ostatnimi czasy. I tak, mamy tylko 600 simoleonów. To jest takie, no średnie trochę, nie powiem. O nie, trzeba to naprawić. Dobra, to jak ona to ogarnie, to pójdziemy sobie naprawić, tak myślę. Tak chyba zrobimy. No a ty co, idziesz do mamy sobie pogawędzić, tak? Twoja ukochana, cudowna mama, która dla ciebie zrobi wszystko, a ty nie wiesz, ile ona w życiu przeszła, bo przeszła naprawdę, naprawdę wiele. No ale dobra, jak ty się ogarnęłaś, to fajnie byłoby, gdybyś to naprawiła, bo ty to jesteś jaka kobieta, no złota rączka. Wszystko potrafisz ogarnąć i to jest niesamowite. Chodź ty tutaj, może ty byś coś weź sobie resztki? O, może byś sobie nawet coś zjadł? No, powiem wam, że domek, no troszeczkę lepiej wygląda, powiem wam, niż wiecie, na samym początku. No, będzie tutaj dosyć mrocznie, trzeba przyznać. No, cóż, czy to jest spowodowane tą całą historią naszej Ivy, czy tym, że gdzieś tutaj są te wszystkie wiecie, wilkołaki? No, nie wiem. Ale, no, będzie dosyć chyba mrocznie tutaj. Albo po prostu, kurczę, no zobaczymy. Na razie tak to się prezentuje, więc wiecie, będzie jak będzie. Dobra, ty musisz, mój drogi, tutaj sobie rozwijać te umiejętności wszystkie. I teraz tak się zastanawiam, w jaki sposób byś mógł je tutaj ogarniać. Może byśmy tak kupili książkę i na przykład wzięli sobie umiejętności, tylko jakie? Charyzma na przykład? Co to by było społeczne? Może i charyzma, tylko czy ty będziesz się uczył charyzmy? Taki młody człowiek, otwórz i zobaczmy sobie na przykład tak i no nie wiem, zobaczmy, czy to będzie w ogóle szło do góry, bo ja nie wiem, czy on nie jest za młody. No właśnie, on chyba jest troszeczkę za młody, żeby takich rzeczy się uczyć. Tak mi się wydaje. No ale okej. Ty jesteś głodna, ale w zasadzie byś mogła podać śniadanie na leśniki. Teraz możesz się na spokojnie uczyć nawet gotowania, które i tak jest nam potrzebne. Nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, także wiecie, no i tak musimy je wymaksować. A ty chodź tutaj sobie skorzystaj, chodź, skorzystasz sobie, dobra? No. A wiecie co, no nie jest najgorzej, nie jest źle tak naprawdę. Weź złóż łóżko ładnie. Też fajnie. Fajne jest to łóżko. On może sobie tutaj na spokojnie usiąść, pooglądać telewizję. Nie wiem, możesz oglądaj film, oglądaj kanał. Możesz na przykład sobie komediowy oglądać. O, obejrzyj sobie. Jest 8:55 rano. Także jest dosyć wcześnie. Możesz sobie nawet tutaj jeszcze przekąsić, jeśli miałbyś taką ochotę. Ty masz całkiem dobry nastrój, dobry humor. I co my tutaj mamy? Tu możesz może nie tyle co umieścić w świecie, ale możesz to sprzątnąć. Tak. Posprzątaj. No i co? Kury. Jak tu sytuacja w ogóle wygląda? Czy te kury w ogóle jeszcze żyją? Kury, koguty, brudawy. Okej. Okay. Wygoń kurczaki, rozrzuć więcej opcji. Posprzątaj kurnik. Chodź, posprzątasz kurnik. Ja nie wiem, chyba piskaczek się tutaj nie udał. Chyba, że ona dalej go Oho, umiera z głodu. No, super. Coraz lepiej. Okej, okay, to może ja nie wiem, może byśmy zrobili rozrzuć karmę w okolicy. No nie wiem, kurczę, czemu umierasz z głodu? Bardzo niski poziom szczęścia. Ty wysokie zaś, no bo czas do wyklucia 2 godziny. No miejmy nadzieję, że się faktycznie tutaj uda. Możemy dać ci przysmak, nie? Ale możemy cię nakarmić. I no, kurczę, jest tutaj bardzo dużo jedzonka, więc fajnie byłoby, jakby te kurki mimo wszystko się tutaj ogarnęły. Nie byłoby mi przykro z tego powodu. Interakcje społeczne. Baw się z kurką. No niech będzie kurka szczęśliwa. Tutaj oczywiście też przypomnij o pochodzeniu od dinozaurów. Ojejku. No, zadowolone kurki już? Już jest lepiej? No oczywiście, że jest już lepiej.
jej. Dobra, zbierz jajka. Nie wiem właśnie, czy zbierać te jajka, jak mamy tutaj jedno do wyklucia i tak się zastanawiam, może lepiej nie. I zbilansowany posiłek. Ktoś mi powiedział, że jedzenie z ziemi to nic złego, ale ktoś inny stwierdził, że od tego można umrzeć. Czy można jeść ziemię? Jedzenie z ziemi jest bardzo niezdrowe. No wiecie, bakterie czy coś, chociaż kiedyś ludzie się na tym nie zastanawiali. Jezu, kanapka zleciała, to się nic nie stało. No ale to były inne czasy. Co my tutaj jeszcze mamy? To byśmy mogli schować, żeby się nie zepsuło, wiecie? No. I chodź, zrób rzeźbę. Może mebel jakiś najdroższy, ozdoba ścienna 125, to chyba to byśmy robili i to byśmy sprzedawali. Nie, no nie ładnie tak robić. Sprzątnij. Coś tutaj ci ten, ale wiesz co, bo ty byś w zasadzie mógł, nie wiem, możesz biegać, czy nie? Wyrzuć zepsute jedzenie jak najbardziej. Więcej opcji, wykrzycz, rób bałagan, patrz chmury. No nie ma, zmistruj, ćwicz śpiewanie. A może byś tak śpiewanie sobie ćwiczył? Czemu nie w sumie, czemu nie? Podejdź, szukaj żab, o, ekstra. Szukaj, a ty też możesz szukać żab tutaj? Czat, ciekawe. Kurczę, nie kojarzyłam. I możesz się w ogóle bawić w wodzie. Nie mam nic przeciwko. Mamośka ostro jedzie z koksem. Mogłaby się ubrać bardziej stosownie do sytuacji, do tego, co w ogóle robi tutaj. No w sumie mogłaby, nie? Czemu by nie? No i co? Idziemy do wody. Zobaczymy, czy znajdziemy jakieś żabki. Tak, Iler nie zdołał schwytać żab. One są takie obślizgłe. No szkoda, dobra, ale się pobawi w wodzie przynajmniej, dobra? Okej. Okay. A ty byś... Szukaj żab. Jeju, byśmy mogli handlować żabami. To byłoby naprawdę mega fajne. No. Come on. Naprawdę tak ciężko. Może ja bym musiała tu wrzucić jakieś żaby, żeby się ogarnęło. Zrób rzeźbę. Zrób mebel. Oczywiście zdobać ten nam. Myślę, że pojechalibyśmy na śmietniki jak ze starych dobrych czasów. Nasz synek wcale nie musi przecież o tym wiedzieć, że my chodzimy na śmieci. No po co by miał wiedzieć? I co? Chcesz się z ludźmi zaprzyjaźniać? No dobrze, no możesz. Tylko nie możesz nikogo wpuszczać do domu. Taka jest zasada, mój drogi. Ale kurczę, dobrze byłoby tutaj to ogarnąć. Kreatywne, no to mamy tutaj zabawki motoryczne. Społeczne rozmowy z ludźmi, komputer i tak dalej, umysłowe. O Jezus Maria, no. Dobra, wiecie co, my musimy z naszą Ivy niestety, ale lecieć na śmietniki, żeby szybciej się tutaj dorobić. Jest to bardzo istotne. Także oczywiście mamy 14, jedzonko jest w lodówce, także synek będzie miał tak naprawdę co jeść. Ojejku, wykluło się, piskaczek się wykluł sam. Gdzie jest piskaczek? Ej, halo! No ej, piskaczku, jesteś, zbierz jajka. Gdzie jest mój pisklaczek? Ej, ojoj, chwila, dobra, lubię pracować, tak, kochasz. Jo, mamy pisklaczka, ale cudownie. Interakcje społeczne, o, przytul, chodź tu, no, chodź, jejku, mamy, ojejdziu, to jest takie cudowne, tylko chciałabym zdjęcie takie zrobić ładne. O Jezu, nie tutaj, no nie. Tu robimy ładnie, kochani, no, tu robimy takie piękne zdjęcie. Paniale. Mamy pisklaczka, bardzo chciałam pisklaczka, naprawdę, niesamowicie chciałam. No i mam pisklaczka. Czy możemy mieć jeszcze jakieś niemożliwe do wyklucia i niemożliwe do wyklucia? Także myślę, że możemy sobie to w zasadzie schować do lodówki. Mam nadzieję, że się jakoś szybko nie zepsują te jajka. Dobra, no to co? Piskraczek jest ogarnięty, niech sobie tutaj dorasta na spokojnie, nie ma to tamto. A my pojedziemy w samotności oczywiście, bez nikogo, pojedziemy, no wiecie gdzie, do Evergreen Harbor. Tak, tutaj do Evergreen Harbor, na nasze cudowne, wspaniałe oczywiście śmietniki, no bo jak żeby inaczej. No i kochani, jesteśmy w Evergreen Harbor, gdzie nic się nie zmienia. Co, idziemy znowu spać w śmietniku, będziemy brudni. No ale dobra. A, wiadomo o co chodzi, trzeba przeczekać najgorsze, trzeba zaczekać, aż ktoś coś wyrzuci do kosza i w końcu będziemy mogli nurkować po okazję. Tak jest. Także nurkujemy po okazję, kochani. Nie lecimy, może znajdziemy coś ciekawego, fajnie by było. No. Dawaj. No i co, mamy coś? Znalazła coś w śmietniku, to rower. Kurde, fajnie, ale wiesz co? Fajnie by było, gdybyś sobie jeszcze posiedziała tam. Co my tutaj mamy? Słabo ozdobione. No na pewno, powiem wam, na pewno jest to słabo ozdobione. Także co? Wyskakujesz i nurkujesz. Jeszcze raz. Co znajdziemy tym razem? Zbliża się... Aha, no dobra, wiecie co? Szału nie ma, także jedziemy do domu, bo jest godzina 20, a nie chciałabym, żeby nasz...
Będziesz na tym rowerze jeździć? Ale jaja. No dobra, to ja chyba go nie sprzedam w takim razie, jak jej się tak spodobał, no. No nie, bez jaj, chciałam go opylić. No ale dobra, jak jej się podoba, to zostawimy jej. Wróciliśmy, kochani, do domu i co, roweru nie sprzedajemy, niestety. Tak to wyszło, tak to się skończyło. Chociaż z ciekawości bym zobaczyła, ile on kosztuje, ale... nie wiem. Dobra, zostawimy to tak jak jest, zobaczmy ile tam rzeźby. O właśnie, no bo my mamy rzeźby, kochani, więc moglibyśmy je opylić tak naprawdę. Co, 5? No i dobra. Okej, nie jest źle, tragedii nie ma. Oczywiście mogłoby być lepiej, mogłoby być również gorzej, ale wiecie, no, bez przesady. Dobra, wykąp się od razu. A ty co? No i fajnie, ty sobie weźmiesz jedzonko, mama się wykąpie. Wiecie, nikt sobie gdzieś tam czasu nie będzie jakoś zajmował, szczególnie nie przeszkadzają sobie nawzajem, także to też jest naprawdę mega, mega fajne. No i co ty, mój drogi, w ogóle oglądasz? Ty cały dzień chyba siedzisz przed telewizorem. Naprawdę, a mógłbyś oglądać kanał na przykład, no nie wiem co, obywatelską, dziecięce, może kulinarne byś oglądał, nie wiem czy to coś da, ale no nie wiem, w sumie naprawdę nie wiem. Fajnie, że on myje po sobie naczynia, to jest słodkie. Jest grzecznym chłopcem, naprawdę, jest mega, mega grzecznym. A, ty tutaj możesz eksperymentować sobie, dobra, mamy to, zapomniałam o tym, że to mamy. Rewelacja, rewelacja. Dobra, ty się wykąpciałaś, także chodź sobie zjesz, weź sobie resztki po prostu, wiecie, żeby się tam nam też te rzeczy nie psuły, bo oni, wiecie, no nie są bogaci, także oni naprawdę dbają o wszystko i nie pozwalają sobie na takie, wiecie, wyrzucenie rzeczy czy coś, czy jedzenia, właśnie marnowanie. Dobra, co tam ci idzie z tymi eksperymentami? Coś ich tam ci idzie. Kiedy ty masz urodziny, mój chłopcze? Czy ja w ogóle się wyrobię z czasem, w czasie? Gdzież to jest? Gdzież to jest? Ja zawsze się gubię z tym. A, 12 dni do zmiany grupy wiekowej, także całkiem dobrze powinniśmy się wyrobić tak naprawdę. O ile damy radę zarobić więcej pieniędzy, żeby, wiecie, kolejne rzeczy sobie tutaj pokupować. Ewentualnie będziemy gdzieś jeździć, żeby on mógł rozwijać swoje właśnie umiejętności. Dajcie znać w ogóle... W które miejsce najlepiej pojechalibyście, najchętniej pojechalibyście z naszym tutaj Tylerem, aby mógł rozwijać swoje umiejętności. Jestem bardzo ciekawa, czy jest takie miejsce w ogóle. Dobra, ty jesteś ogarnięta, więc no niestety musisz robić mebel, możesz zrobić stół do jadalni. Jakbyś zrobiła fajny stolik do jadalni, to nawet byśmy my mogli sobie go wykorzystać tutaj. W sumie to nie byłoby głupie, aczkolwiek no zobaczymy, co wymyślisz. No i co, tobie się chce siku leć, bo się posiuśkasz. Posiuśkasz się, a po co? Weź sobie prysznic, czy tam kąpiel, no jakbyś chciał. W ogóle czemu dzieci nie mogą myć, sprzątać takich, wiecie, właśnie umywalek? Ja tego nie potrafię pojąć. Dla mnie to jest aż no, nierealne, że te dzieciaki nie mogą takich rzeczy robić. Eksperymentuj. Eliksir zdrowia! Oh Jesus! No, aż strach się bać i pomyśleć, co on tam wykombinuje. Normalnie będziemy mieli tutaj naukowca, geniusza, niesamowitego człowieka. Aż mu prysło w twarz. Aż mu buchło. Ojejku. Nie wiem, czy się da tutaj jakieś takie fajne zdjęcie zrobić epickie, ale chyba nie. Ale fajny chłopak. Bardzo podobny do mamy, podobny do ojca. Zdrowie, które z pewnością pokona głód. Eliksir znajduje się teraz w jego wyposażeniu. O, szok. Szok, 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 kochani. Takie rzeczy potrafi chłopak robić. Myślę, że możesz sobie iść spać, ale nie spać tutaj. Tutaj twoja mama śpi, dobrze o tym wiesz. Dobra, ty możesz sobie wyczyścić tutaj. To by się nie chce spać, więc w rzeczy samej mogłabyś jeszcze coś tutaj porobić. Jestem ciekawa, ile taki stół właśnie, 315, no taka średniawka troszeczkę, ewentualnie nie, no tak trzeba robić po prostu i tyle. Może będzie tutaj coś droższego, no teoretycznie 50% praktycznie dostajemy tutaj, także nie jest źle. Nie ma dramatów, wiecie, powiem wam. Także no, można się dorobić, tylko że naprawdę to jest ciężka, ciężka cholera praca. Bardzo, bardzo ciężka, no. Dziewczyna się zajedzie tutaj po prostu żywcem, no ale wiecie, czego się nie robi dla dzieci, tym bardziej, że będziemy mieli tutaj kurki. Ja bym bardzo chciała kury w ogóle sprzedawać, tylko że słabo to idzie, powiem wam, bardzo słabo to idzie. Zrób mebel. No stół do jadalni chyba wychodzi najdrożej tutaj. No dobrze, niechaj tak będzie. I co ja wam muszę powiedzieć? Zrób to styl życia, technofobki, przejdź do sekcji styl życia. Haha, jesteś technofobką? No i dobrze, no lubisz majsterkowanie, robisz to, co kochasz. Także
Także czemu nie skorzystaj sobie w takim razie i myślę, że ja ją wyślę do snu, bo już mamy 5 rano, już jest ranek. Szok po prostu. Oj, zepsuło się cosik. A ty co? Robale mamy. O nie, najgorzej. Pełzaki, pająki. O nie. O, okropieństwo. No, straszne. Nie lubię tego. No ale dobra, pobaw się w takim razie z zabawką. Masz tutaj mackowego miśka. Pająki sobie poszły na całe szczęście, chociaż ty... O nie, ugryzły cię chyba. O nie, 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 no niedobrze. Kurczę, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? No, no pewnych rzeczy się nie uniknie niestety. Także niech się bawi, po prostu. O Jezu, on jest... No on jest załamany. To wygląda jak załamany sim po prostu i tyle. No zrobimy mu fotkę, co? Fajne zdjęcie wyjdzie. O, tak. No i mamy foteczkę, także fajnie. Mamy foteczkę chorego sima i teraz zastanawiam się, czy powinniśmy w ogóle nieprzyjemne otoczenie, co ty mówisz, no bo przez te pełzaki pewnie, nie? Eleksir zdrowia, to nie musimy, a możesz, nie możesz odrabiać lekcji? Dobra, wszystko masz zrobione tak naprawdę. I tak, no i tutaj kurczaczku pieczony. Co byś ty mógł zrobić, nasz chłopcze? Możesz do kur na przykład, o. Lato mamy, ekstra, rozrzuć może nie, możesz się pobawić z kurczaczkiem. Mam nadzieję, że nasze kurczaczki nie będą jakieś daleko uciekać. Baw się. Ponieważ boję się o te wilkołaki. No, na razie jest spokój, tak? Zaginęła kura. Zaginęła kura. Zbierz jajka. I teraz tak, wygoń, dorzuć karmę, więcej opcji, posprzątaj kurnik. O, fajnie jakby się chłopak zajmował nawet takimi rzeczami, powiem wam szczerze. Nie byłoby to źle. Złe. Szukaj żab przy okazji. Dobra. Mamy naszą kurę, interakcje społeczne. Baw się. Super. A ty, moja droga, co? Co? Jedziemy na śmietniki? Jak myślisz? Ja bym pojechała, powiem ci. O nie, pełzaki najgorzej. Ją też zaatakują. Oh no. No nie. Nikt tego nie lubi. Kto lubi takie rzeczy? No, nikt tego nie lubi. O, Jezus, najgorzej. No trudno to zrobić, nie? Tak się stało. No, mam nadzieję, że ciebie nie pogryzą chociaż. No ale dobra, myślę, że tak. Taylorek się zajmuje tym, co się ma zajmować. Zobaczmy tutaj jeszcze wyposażenie, co mamy do sprzedania. Mamy 2 stoły do sprzedania. Rewelacja, jestem zachwycona tym naszym utargiem dzisiejszym. Taylor z pewnością sobie poradzi w domku, ponieważ ma tam jedzonko. No w zasadzie wszystko ma, tak? Wszystko ma przygotowane, w lodówce dla niego czeka, także może się zająć. Plac świerków. Jestem ciekawa, czy tutaj coś jest, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba nie będzie nic tam, ale zobaczymy. Może akurat... No i dobra, mamy paskudną pogodę. Tutaj jeszcze na tych śmietnikach nie byłam. Ale powiem wam szczerze, że tutaj no, szału nie ma. Podaj recyklingowi z wyposażenia Sima. Nie chcę nic poddawać chyba recyklingowi. No, ale fajnie to wygląda, tylko że wiecie co, to jest takie smutne, że to jest takie opustoszałe. Niby są ludzie, niby tu mieszkają, ale mimo wszystko jest taki syf straszny, że to się w głowie po prostu nie mieści. My oczywiście idziemy spać, jak żeby inaczej, czekamy na zbawienie, czekamy aż ktoś coś ciekawego wrzuci, żeby zarobić jakieś grube hajsy. No, ja wiem, z tym, że grube hajsy to można by sobie darować, nie? Chociaż fajnie byłoby, jakby coś fajnego wypadło, bo czasem się udaje. No nic, zobaczymy, niech ona sobie pośpi jeszcze. No i po okazji, ja tak zrobię psikusa i zobaczymy, czy uda mi się oszukać grę, pewnie się nie uda. No, ale okej. Okay. Naprawdę 7 simoleonów, no słaby ten śmietnik, serio. Coś śmietniku to część do eko ulepszenia. O, zrzemnij się jeszcze. Takie, mogę to sprzedać? Pytanko, co? Tak słabo trochę, no ale dobra, no jak tak musi być, to niech tak będzie. Dobra, myślałam, że będzie lepiej. No i co? Dalej idziemy spać, tu niby ludzie wyrzucają śmieci, wiecie, nagle się znajdują w tych śmietnikach. Ale no nie ma szału. Wiecie, jak ja strasznie bym chciała pchli targ. Kiedy tu jest jakiś dzień rabatów? No to może w ten dzień rabatów byśmy coś kupili. Ale szkoda, że naprawdę nie ma pchliego targu. No co się tu dzieje? Tu mamy święta. No nie ma, ja nie wiem, ślepa jestem czy co. No to zdarza się, nie? Ale jednak fajnie by było coś mieć więcej. Znowu? O Jezu.
O, mamy rower kolejny. No dobra, nurkuj po okazji. Widzę, że jeszcze jest taka szansa, jest taka możliwość. Nurkuj po okazji. Dawaj, dajesz, nie przestajesz. No, może coś znajdziesz. Wanna drewniana. O, jeszcze możesz. No popatrz, szalona kobieta z ciebie, Agata. Z dyska do ciebie dzwoni. Czułem, byłoby świetnie, gdyby znów udało ci się nas odwiedzić. Oha. Przyjemnością, ale może nie teraz. Przejedziemy się do Hanford. Pewnie, że tak. Co tam mamy? Obraz ścienny. Jest nadzieja, kochani. Wracamy do domu, spróbujemy to sprzedać. Oczywiście się odprężymy w domciu. Jak żeby inaczej? Trzeba się odprężyć po takich, nie wiem, po takich ekskluzywnych wypadach na miasto. No i dobra, mamy proste życie, wstępne pełzaki. Kiedyś się tego pozbędziemy, naprawdę. Uda się kiedyś. Dobra, kochani. Ja myślę, chodź tu naprawdę. No, moja droga, musisz to naprawić. No niestety tak się wydarzyło, tak się stało. Nie wiem, czy ja tobie nie powinnam jakichś leków kupić, wiesz. Wstrętne uczucie. Telefon. No i kuźdę. Zakupy, prezenty, mamy tu leki, lekarstwo, o, no może faktycznie. I byś mógł to wypić? Nie, nie możesz tego wypić, no to, o, ale lipa, to ty musisz czekać po prostu, aż wyklucia, możliwość wyklucia, kochani, umieść w kurniku, będziemy mogli mieć kolejnego kurczaczka, słodziaczka. Dobra, wiesz co, to ty się wykąp tutaj, bo za chwileczkę zobaczymy, co tam, wiesz, znalazłaś i w jakich kwotach. Dobra, i teraz miejmy nadzieję, że to się nam wykluje za jeden dzień. Kurczaczki są szczęśliwe, zadowolone ze swojego żywota, także jest dobrze. Mam nadzieję, że uda nam się zacząć handlować tymi kurami, wiecie. Fajnie, fajne by to było. Ale wiadomo, zobaczymy, jak to docelowo będzie wyglądać. Chodź, baw się zabawką. Dobra. A ty co? No to co, wchodzimy w tryb, no, wyposażenie Sima. Pięknie, no, wychodzimy na prostą, kochani. Cudownie, no to wejdźmy sobie tutaj tak z czystej ciekawości. Zobaczmy, może byśmy weszli tu bardziej w przedmioty i przeszlibyśmy do kogo, gdybyś się tak odcięło, to byłoby super, no właśnie. Urządzenia, zajęcia i umiejętności i coś dla naszego chłopaka byśmy mogli tutaj jeszcze wstawić. Tutaj jeszcze troszeczkę mamy miejsca. No i tak, zestaw do haftu, to może nie. Co my tutaj mamy? Ja bym chciała bardziej dla chłopaka. Kurczę, może jednak tutaj powinniśmy przejść. Chyba tak, chyba jednak tutaj. No i co to mamy? O, jakie ładne. Ekstra, takie ciemne byśmy mogli. Zobaczmy, ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. A tutaj, nie wiem właśnie, czy brać? W sumie mógłby się uczyć na skrzypcach grać. Czemu nie? O, może by chciał. Może by mu się podobało, co? Myślę, że w sumie tylko dla dzieci, tylko dla małych dzieci. I tutaj mamy umiejętności motoryczne, także fajnie, przydałoby się. także tutaj. No i koniec, kochani. To byłoby na tyle. Zobaczmy, jak ta trampolina działa, baw się. I czy faktycznie będziemy mieli te umiejętności. Czy ta umiejętność będzie nam wzrastała? No on jest dosyć zmęczony. No źle się chłopak też czuje. No nie oszukujmy się, jest chory. No ale chociaż to byśmy mogli zobaczyć. Bardzo fajna trampolina. Ojejku, jakie, no super. I faktycznie umiejętności motoryczne nam tutaj wzrastają. Jestem zachwycona. Tym bardziej, że naprawdę to fajnie wygląda. I widzicie, że delikatnie się nawet ta trampolina ugina. Wiadomo, to nie jest jakiś efekt, nie wiadomo jak specjalny, ale mimo wszystko naprawdę, naprawdę fajnie, zacnie to wygląda. I kochani, ja myślę, że takim akcentem zakończylibyśmy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do oglądania, do subskrybowania, do zostawienia łapeczki w górę, komentowania. Zapraszam na moje social media. No i co? Trzymajcie się cieplutko. Cześć!